To tak, w Starych Jabłonkach Petra odmłodzonym składem nie do końca poszło, natomiast tutaj w Warszawie pierwsze miejsce po zażartej walce. Tak, tak, powiedziałeś po zażartej walce, po emocjach, ale najważniejsza jest wygrana, prawda? Czy wiecie już w Darłowie, jakim składem się pojawicie? Myślę, że w Darłowie pojawimy się podobnym składem, plus jeszcze może dojść do tego Czarek Marciniak. I myślę, że to będzie taki sztywny skład, który zobaczyliśmy dzisiaj, plus właśnie Czarek. Dokładnie. U kogo upatrujecie jako największego przeciwnika przed Darłowem? Wiesz co, ciężko jest upatrywać, bo to wiesz, to jest plażówka i mecze są każde zacięte i wiadomo, chwila nieuwagi i możesz każdy mecz przegrać. Jasne. Powodzenia w Darłowie, gratulacje jeszcze raz tutaj za Warszawę i widzimy się za tydzień. Dziękuję, widzimy się w Darłowie, tak jest.